Trwają ostatnie przygotowania do ponownego uruchomienia oddziału chirurgii dziecięcej we włocławskim szpitalu. Oddział zamknięto w czerwcu ubiegłego roku, skazując małych pacjentów na podróż do Torunia. Będzie to oddział, tak jak dotychczas, 12-łóżkowy. Mam nadzieję, że od 1 lutego uda się już wszystko doprowadzić do tego, żeby ten oddział ruszył. Powodem zamknięcia oddziału chirurgii dziecięcej we Włocławku był problem ze znalezieniem lekarzy specjalistów. Jest to duży problem ogólnie z chirurgami dziecięcymi, natomiast tutaj wydaje nam się, że wszystko się dobrze ułoży. Nowo otwartym oddziałem kierować będzie Grażyna Kułakowska, specjalista z zakresu chirurgii dziecięcej, dotychczasowy zastępca ordynatora w szpitalu wojewódzkim w Bełchatowie.